Cześć, chciałabym Wam dzisiaj pokazać moją kolejną inspirację na blogu Passion Scrap. Jest to kartka sztalugowa z szufladką. I tak, zanim Wam pokażę, jak ona wygląda dokładnie, to pokażę Wam materiały. Do zrobienia tego pudełka z kartką wykorzystałam kolekcję About You. To jest ostatnio jedna z moich, no w sumie nie jedna, tylko moja ulubiona kolekcja. Bo już powstało z niej kilka prac, także niedługo będę Wam pokazywała pewnie kolejne. Bardzo fajna kolekcja, taka typowo kobieca, na kartki, na pracę dla kobiet idealna. Tutaj są też fajne grafiki, nawet nie tyle w tym dużym bloczku na okładce, co były do wycięcia, co Wam pokazywałam, jak prezentowałam kolekcję, ale też z arkuszem można fajnie powycinać właśnie. Tutaj ja wykorzystałam akurat z tego arkusza na wieczku tą panią, ale spokojnie można tutaj tą sukienkę, tą huśtawkę nawet. Także nie tylko do klejania papierów, ale także do wycinania jakichś poszczególnych elementów. Użyłam listków od kreatywnej pracowni. Taki zestaw. To chyba jest nowość. I kwiatki zrobiłam z wykrojnika Craft Passion. To jest kwiatki. Kwiatki numer 8. Dobra, i tak prezentuje się wieczko. Czyli kartka sztalugowa. Tutaj mamy jeszcze tekturkę od Tekturkowa, taką fajną rameczkę. Są te wspomniane listki, są listki też z arkusza, z okładki z dużej kolekcji, tam gdzie są elementy do wycięcia. Co tu jeszcze jest? Jest trochę koronki, gazy, są enamel accents w kolorze czarnym. Dwa kolory wstążki Old Fashion Ribbon, taka beżowa i taka jasno-miętowa. No i tutaj jest ta grafika wycięta z jednego z arkuszy właśnie z małej kolekcji. Wszystko, całe pudełko, całą kartkę oklejałam tylko i wyłącznie arkuszami z małej kolekcji, bo to pudełko ma rozmiar tak około 14,5 na 14,5, także małe bloczki idealnie nadają się do tego. Dobra, jak już ona mi się otworzyła, tak wygląda, może pokażę Wam bokiem, będzie lepsze światło. I tutaj mamy jeszcze dodatkowo tekturkę kochanej mamie od EgoCraft. Ona jest wyembosowana pudrem do embossingu. Nie pamiętam jakiej firmy, ale ja go dawno, dawno kupiłam jeszcze w Empiku. Pamiętam, jak zaczynałam swoją przygodę z embossingiem, to właśnie kupowałam pudry w Empiku i to jest taki kolor złoty z domieszką takiego drobniutkiego brokatu. Nie wiem, czy to w ogóle będzie widać, że tu jest jakiś brokat. No i tak się prezentuje. Oczywiście tutaj można sobie nakleić życzenia. Tutaj w sumie też, jak myślę, że chyba bardziej tutaj niż tutaj. I tak jak mówiłam, to jest kartka z szufladką, czyli tutaj się wysuwa. Tutaj mamy miejsce na jakiś drobny prezent, czy nawet tutaj można wrzucić kartkę z życzeniami, jakąś karteczkę z życzeniami. I dodatkowo dołączyć prezent. Wszystkie boki są oklejone. Tutaj mamy oczywiście tą rączkę. Ona jest przymocowana ćwiekami, takimi malutkimi. I wsuwamy szufladkę. I jeszcze szufladka ma takie alanuszki. Jest silikonowe kropki. One chyba są do mebli, do drzwi, żeby tam się nie obijały o nic. Czy do mebli? Nie wiem dokładnie. No i tak się prezentuje moja kolejna praca. Także zapraszam Was na bloga do obserwowania naszych inspiracji. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiaj.
Zapraszam Was na kolejne filmiki. Pozdrawiam, buziaki, pa!